Lara też piękną dyskusję otworzyła kilka lat temu, gdy napisała taki post o swojej bliźnie na piersiach. Mówiła, że już 15 lat ją ma, ale dopiero teraz ją akceptuje, kocha i w ogóle się nie wstydzi, jeżeli gdzieś to jej wyjdzie podczas zdjęć. Faktycznie było tak, że pani wspierała Larę też w takich tematach, jeżeli chodzi o wygląd? Lara bardzo mocno fejtowała sama z sobą, walczyła o to, co chciała i trudno też było na nią wpłynąć w jakikolwiek sposób. Jest upartą osobą i wie, czego chce. Nie mogę powiedzieć, że miałam ogromny wpływ na to, ale też nie byłam osobą, która ją krytykowała. Nigdy. To jest bardzo ważne. Ona jest taka, jak chce być i w zasadzie ja nie mam żadnego w tej chwili wpływu i powiem szczerze, że nie miałam wpływu na jej wygląd. Wszystkim rodzicom życzymy tej mądrości właśnie, żeby nie krytykować i być tak mądrym jak pani Magda w tym temacie. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo i życzę przede wszystkim zdrowia i rozsądków i umiaru i naprawdę nie kocha się osób za to tylko, że są fit, ale kocha się przede wszystkim za to, że są kochane.